Dzień dobry. Mamy dzisiaj piątek, więc kolejna porcja opowieści o historii zespołu The Krakow Klezmer Band, a obecnie Wester Quartet. Proszę Państwa, no od tego momentu, na którym skończyliśmy, czyli o wiadomości, iż John Zorn zdecydował się na wydanie płyty zespołu Krakow Klezmer Band w bardzo prestiżowej wytwórni Cadik w Nowym Jorku. No, wszystko potoczyło się już bardzo dynamicznie. Nikt do tej pory nie wiedział, że tak mały, skromny zespolik faktycznie wyjdzie na tak szerokie wody. W związku z tym tajemnica była utrzymywana, a w międzyczasie ja postanowiłem zorganizować koncert, który miałby zaprezentować jak gdyby na nowo, już tym razem twórczość tylko kwartetową. I tak też się stało dokładnie 15 marca 2000 roku. Udało mi się zorganizować koncert w nieistniejącym już Teatrze Big Line'a na ulicy Lubicz w Krakowie, gdzie zaprosiłem m.in. dyrektora Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie Janusza Makucha, mojego profesora Janusza Patera. W zasadzie, kogo się dało, to się zapraszało. No nie wszyscy mogli przyjść, nie wszyscy chcieli przyjść. Natomiast oczywiście najważniejszą częścią tego wszystkiego było w ogóle zorganizowanie publiczności, no bo nie sztuka byłaby zagrać dla pustej sali. W związku z tym mój kuzyn, który wtedy studiował w Krakowie, pomógł mi w tym bardzo, ponieważ w akademiku, w którym mieszkał, mieli do dyspozycji komputer, co nie było w tamtych latach takie wcale oczywiste. Nie było to takie powszechne, jak jest dzisiaj. No i został przygotowany taki plakacik plus zaproszenie. Ten plakacik w formie A4 został później powiększony do A3 i był rozwieszany głównie na miasteczku studenckim w Krakowie. No, chcieliśmy, żeby ktoś przyszedł, studenci głównie. Ach, wspaniale się zdarzyło, gdyż ci studenci faktycznie tu nie przyszli. Było to wielkie przeżycie, oczywiście wstęp wolny, więc to też na pewno zachęcało ich do tego, żeby przyjść. Natomiast koncert został wykonany przez nas bardzo dobrze, no a odebrany entuzjastycznie, co zaowocowało tym, że następnego dnia dowiedziałem się, że koncert na 10. Festiwalu Kultury Żydowskiej jest możliwy, więc chyba zagramy. Kolejnym ważnym elementem już spoza tego koncertu było to, że w międzyczasie usłyszałem o festiwalu Nowa Tradycja w Warszawie. Była to reklama, którą usłyszałem na antenie drugiego programu Polskiego Radia. I zdecydowałem się zadzwonić tam, zapytać się, czy muzykę, którą ja ze swoim zespołem prezentuję, też by można zaprezentować tam. No, pytałem dlatego, że nie były to tylko utwory tradycyjne, były to też już utwory autorskie, no ale dowiedziałem się, że jak najbardziej taka muzyka wpisuje się jak gdyby w ten konkurs. Warunkiem było wysłanie oczywiście jakiegoś nagrania, żeby ludzie tam mogli to zweryfikować. No ja oczywiście miałem już nagranie, które miało być wielkim sukcesem o nazwie De Profundis, ale jeszcze wtedy nikomu o tym nie mówiłem. Wysłałem tą płytę do Warszawy, no i oczywiście, nie wiem czy oczywiście, no ale zostaliśmy zaakceptowani, dopuszczeni do konkursu głównego. No i też tak po dosłownie kilku miesiącach, może po miesiącu, okazało się, że na przełomie kwietnia i maja ten konkurs się chyba odbywał. Komisja pod przewodnictwem Edwarda Pałasza wyróżniła mój zespół nagrodą główną Grand Prix. To był taki dodatkowy element, który bardzo podniósł na duchu zespół, morale generalnie. W końcu okazało się, że mówią to, jest takie powiedzenie, bez pracy nie ma kołaczy. No i tutaj faktycznie to zaczęło się sprawdzać. Praca miała sens. Czym więcej tej pracy było, tym jakby efekty były lepsze. I faktycznie chwilę później, czyli już na przełomie czerwca i lipca, wystąpiliśmy na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Sukces oczywiście ten, o którym wspominałem przed chwilą na antenie Polskiego Radia,
też bardzo pomógł, ponieważ równolegle wytworzyły się dwie grupy fanów. Jedni to byli ci, którzy byli stałymi bywalcami festiwalu Nowa Tradycja. Z drugiej strony zostaliśmy z jakiegoś powodu zaakceptowani i polubieni też przez redakcję programu Drugiego Polskiego Radia, co po dzień dzisiejszy jest bardzo, bardzo wielkim wyróżnieniem dla mojego zespołu i za to też bardzo dziękuję. A jednocześnie też oczekiwaliśmy z niecierpliwością wydania tej płyty. No i nadszedł wrzesień i tyk, płyta jest. Jakie to było przeżycie, proszę Państwa, okładka piękna, znakomite wydanie. Powstaje pierwsza strona internetowa zespołu. No wszystko się zmienia, dynamizuje się, powstają pierwsze koncerty już na scenach konkretnych. Jeszcze warto dodać, że częścią nagrody festiwalu Nowa Tradycja to też był koncert na festiwalu Folk Fiesta, chyba już nieistniejącym w Ząbkowicach Śląskich, który to organizował wtedy Krzysztof Kubański. No, on nas też tam zaprosił. Było to też bardzo fajne przeżycie. Ale już na jesień wyruszyliśmy w pierwszy koncert zagraniczny do Pragi, gdzie na festiwalu 9 Bram, Festiwal Kultury Żydowskiej, wystąpiliśmy u boku wspaniałych artystów z całego świata. Ale jednocześnie, jak gdyby pojawiła się już ta świadomość, że to jest początek takiej prawdziwej drogi koncertowej. Rok 2000 był rokiem absolutnie przełomowym w historii zespołu. O dalszych losach będę Państwu opowiadał już po nowym roku, gdyż za tydzień mamy święta, za dwa tygodnie Sylwester, więc myślę, że jest to taki okres, w którym powinni Państwo zająć się swoimi sprawami. Ja nie będę głowy zawracał. Życząc Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, bezpandemicznego. Mam nadzieję, że zechcecie Państwo wysłuchać moich opowieści w nowym 2022 roku o dalszych losach zespołu, o dalszych płytach i o tym, co wydarzyło się w tych wszystkich perypatiach koncertowych. Bardzo serdecznie dziękuję, życząc wszystkiego dobrego. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.